Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Ciekawe zapytanie, urlop macierzyński przy umowie na zastępstwo. Witam panie doktorze, chciałabym prosić pana o pomoc. Od września 2012 jestem zatrudniona na umowę o pracę na zastępstwo w szpitalu jako położna. Jest to moja pierwsza praca. Nie znam określonego terminu powrotu tej pani, którą zastępuję. Wiem jedynie, że ma termin porodu pod koniec marca 2013 i będzie korzystać z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. Natomiast kilka dni temu dowiedziałam się, że jestem w piątym tygodniu ciąży, no i że moja umowa zostanie przedłużona i rozwiązana w dniu mojego porodu. Natomiast proszę mi powiedzieć, czy w tej sytuacji należy mi się urlop macierzyński? No, z niecierpliwością czekam na odpowiedź i z góry bardzo dziękuję. No, miałem kilka takich pacjentek, w sumie identyczne sytuacje, czy podobne sytuacje. ZUS bez problemu zapłacił za urlop macierzyński. Też nie widzę tutaj problemu, ponieważ praktycznie ciąża jest do samego końca pracy, no i potem można mieć, że tak powiem, zwolnienie po ustaniu zatrudnienia, no a potem logicznie urlop macierzyński. Także nie sądzę, żeby się coś tam od ostatniego pół roku zmieniło, kiedy miałem ostatnią pacjentkę, ale na wszelki wypadek poszedłbym do działu zasiłku w tej instytucji, do ZUS-u, przedstawił jeszcze raz swoją sytuację i na wszelki wypadek się upewnił. Znaczy, jeżeli ty miałaś podobną sytuację, przeszłaś tą całą drogę przez mękę, dostałaś zasiłek macierzyński, oczywiście skomentuj tą historię tutaj poniżej. Możesz wejść na moją stronę zwolnienielekarskie.pl, gdzie omawiam podobne przypadki, wysyłam darmowego newslettera. Oczywiście, jak ci się podobało to wideo, możesz dać kciuka. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Thank you.